Znajdujemy się w Wydziale Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Wydział Mechanoskopii posiada trzy pracownie. Pracownię Mechanoskopii Klasycznej, Pracownię Wypadków Drogowych i Pracownię Badań Metalograficznych. Aktualnie znajdujemy się w Pracowni Mechanoskopii Klasycznej. Pracownia Mechanoskopii Klasycznej zajmuje się badaniami śladów pozostawionych na miejscach zdarzeń. Jakich teraz śladów? Tymi śladami pozostanie wszystko, co pozostawiło narzędzie lub przedmiot na drugim przedmiocie. Może być to ślad odłomu na drzwiach, może być to ślad od klucza wewnątrz zamka, może być to ślad na rozbitej szybie od kamienia. I teraz musimy porównać, czy ten ślad pozostawiony na miejscu zdarzenia pochodzi od narzędzia, które ewentualnie mogło pozostawić ten ślad. I ekspertyza kończy się stwierdzeniem, czy tym narzędziem dokonano włamania, a mówiąc ściślej, czy ślad na miejscu zdarzenia pochodzi od konkretnego narzędzia zabezpieczonego do tej sprawy. Drugim zagadnieniem, który wykonujemy w pracowni mechanoskopii, to są badania identyfikacyjne numerów samowybitych na pojeździe. Pojazd posiada jeden podstawowy numer, który jego identyfikuje. Jest to numer, tak zwany numer winowski, 17-cyfrowy numer winowski. Jeżeli jest zabezpieczony pojazd do badań, my stwierdzamy, czy ten numer jest numerem autentycznym, czy jest też numerem przerobionym. Czy też w tym pojeździe wstawiono numer autentyczny pochodzący z innego, na przykład kradzionego samochodu. Aby to można było określić jednoznacznie, trzeba mieć dostęp do pełnej informacji o samochodzie. Taką pełną informację posiadamy, uzyskując od producentów wzory oryginalnych numerów, jakie producenci nabijają na samochodzie. Baza numerów identyfikacyjnych, która u nas powstała, jest wynikiem dotacji otrzymanej z Komitetu Badań Naukowych. Opracowaliśmy temat, projekt, który zatwierdził nam Komitet Badań Naukowych, polegający na tym, że skomasowane, zgromadzone są wszystkie oznaczenia samochodów, jakie producenci na tym samochodzie nabijają. I teraz eksperci wykonujący badania samochodów mają wzorzec, którym się opierają, czy ten numer, który porównują, czy ten numer nabity na samochodzie jest numerem autentycznym, oryginalnym, takim, jakim nadał mu producent. Baza nasza, którą myśmy zrobili, zawiera w tej chwili kilkaset samochodów i każdy samochód ma kilkanaście do kilkudziesięciu miejsc sfotografowanych, sfilmowanych, wniesionych, usystematyzowanych według określonych reguł. Jestem ekspertem mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji i zajmuję się badaniami identyfikacyjnymi pojazdów. Jest to dziedzina, która rozwinęła się w naszym laboratorium na początku lat 90., kiedy w Polsce zaczęły pojawiać się kradzione pojazdy sprowadzane z ościennych krajów, a głównie z Niemiec. Badania te były początkowo przeprowadzane w prosty sposób. Sprawdzało się, czy oznaczenia są prawidłowo skonstruowane, czy są zgodne z oznaczeniami występującymi w dokumentach związanych z pojazdami. Z czasem zaobserwowaliśmy, że numery te były zmieniane. Polegało to początkowo na przebijaniu poszczególnych cyfr, zmiana ich wartości. Względnie następnej kolejności następowało wycinanie pola numerowego i wstawianie w to miejsce pola numerowego z oznaczeniem tego samego modelu i tej samej marki z innego pojazdu, który na przykład mógł być złomowany. Następnym etapem przeróbek pól numerowych była zmiana całego elementu, gdzie ten numer był nanoszony. Również te oznaczenia były pobierane z samochodów, które swego czasu zostały zezłomowane i to nie tylko u nas w kraju czy za granicą. Także to była duża maszyna, która prowadziła do rocznego obrotu około 50 tysięcy samochodów
na nasz kraj było wprowadzonych i nie tylko wprowadzanych, ale również Polska służyła jako tranzyt tych samochodów na wschód. Pierwsza baza, która powstała tutaj w 1997 roku, obejmowała tylko i wyłącznie oznaczenia występujące na nadwoziu pojazdu i oznaczenia występujące na silniku bez wizualizacji ich umieszczenia. Także ekspert nie był w stanie, znaczy nie mógł określić, w którym miejscu one się znajdują. W związku z tym, że z czasem tych pojazdów zaczynało być bardzo dużo, pojawiało się dużo modeli, prawda, i każdy model miał swoją specyfikę. Te oznaczenia znajdowały się w różnych miejscach. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć nową bazę, o tej samej nazwie bazy WIN, w której zastosowaliśmy już zdjęcia, czyli wizualizację położenia pola numerowego. Baza WIN, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to baza stworzona przez ekspertów zarówno tutaj w Warszawie, jak i ekspertów z całego kraju, bo wiadomo, jest to duży materiał, który należało obrobić, sfotografować i wprowadzić do naszego komputera. I tym sposobem powstała baza, która w tej chwili jest w dyspozycji 40 laboratoriów. Głównie to jest 17 laboratoriów wojewódzkich, które w ramach reorganizacji policji powstały w tych większych ośrodkach i w mniejszych laboratoriach, no to są laboratoria w byłych województwach, które były przed reformą i w tej chwili są to laboratoria w komendach miejskich. Baza jest zabezpieczona przed kopiowaniem, w związku z tym nie ma możliwości tej bazy przegrać i wpuścić na rynek ogólnie dostępny. W skład naszej bazy wchodzi kilka elementów. Są to samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze i budowlane, motocykle i rowery, repliki cyklonowe, naczepy, przyczepy, autobusy, inne rzeczy, publikacje. Są to publikacje z zakresu mechanoskopii, nie tylko z zakresu badań pojazdów, ale również ciekawszych ekspertyz, opracowań dotyczących w ogóle pracowni, jak i wydziału mechanoskopii. Program umożliwia analizę numeru WIN, czyli rozpisanie poszczególnych 17 znaków i przypisanie im konkretnej wartości. No i oczywiście ostatnia funkcja jest to moduł wyszukiwania. Tu możemy wpisać bezpośrednio nazwę samochodu poszukiwanego i sprawdzić, czy znajduje się on u nas w bazie. W tej chwili w dolnej części okna można zaobserwować, że poszczególnym ikonom, prawda, zostały przypisane wielkości. W tej chwili w bazie w samochodów osobowych mamy 343, ciężarowych 36, rolniczych 13, motocykli 19, replik ikonowe 44 i innych tutaj odpowiednio mniej. W bazie znajdują się samochody wzorce. To znaczy są to samochody autentyczne, z numerami nieprzerabianymi. Są to samochody wprowadzane na rynek. W związku z tym są to samochody robione tylko i wyłącznie u producentów. W przypadku pojazdów, które możemy tutaj u siebie zobaczyć, czyli producentów polskich, albo u dealerów, do których jeździmy bardzo często, zarówno my, czy koledzy z terenu, prawda? I oni robią dokumentację fotograficzną, którą my następnie umieszczamy sobie w naszej bazie. Nie ma pojazdów w tej bazie, które mają przerobione numery identyfikacyjne, dlatego że baza służy jako wzorzec. Także tutaj tych pojazdów kradzionych nie ma. Wybieramy samochody osobowe, których w tej chwili mamy 343, jak wspomniałem, prawda? I otwiera nam się lista dopuszczalnych marek pojazdów. Pod poszczególnymi ikonami, które tutaj występują w naszej bazie, prawda, możemy już wybrać sobie konkretną markę, konkretny model samochodu. Możemy wybrać samochody marki Seat, które produkowane są w Hiszpanii. Możemy już wybrać sobie pojazd, konkretny model, który nas interesuje. I uzyskujemy pierwszy, że tak powiem, stronę tytułową danego modelu, na którym ukazana jest sylwetka pojazdu,
Tutaj w tym przypadku akurat może nie jest tak elegancko to zrobione jak w innych, ale widać przód i tył samochodu, które potrafią zobrazować, jak ten pojazd w rzeczywistości z zewnątrz wygląda. Ponieważ baza jest bazą niezamkniętą, ilość zdjęć, którą można zamieścić na stronie tytułowej, jest nieograniczona. Także tutaj z różnych stron można wygląd tego pojazdu umieścić. Obok widzimy ikony, które obrazują oznakowania pojazdu. Ikona pierwsza obrazuje schemat pojazdu. Na tym schemacie są zaznaczone poszczególne elementy umożliwiające identyfikację pojazdu. A więc numer nadwozia, w skrócie zwany VIN, tabliczka znaramionowa, na której również znajduje się wytłoczony, wypisany VIN, numer silnika, który również jest podstawą do identyfikacji pojazdów, i tabliczka lakieru. Ona może nie identyfikuje pojazd bezpośrednio, ale umożliwia nam zweryfikowanie danych w późniejszym etapie badań, czy rzeczywiście ten pojazd jest pojazdem tym, czy nie. W przypadku na przykład wymiany całego elementu, na którym numer był naniesiony. Następną ikoną jest ikona komory silnikowej, która już w dużym zbliżeniu przedstawia ten fragment pojazdu i zaznaczone są już miejsca, w których występują konkretne oznaczenia. A więc znów tabliczka znamionowa, VIN i numer silnika. I już z tej pozycji możemy przechodzić do poszczególnych oznaczeń. Czyli widzimy, że pole numerowe VIN znajduje się na przegrodzie oddzielającej komorę silnika od przedziału pasażerskiego pojazdu. Jest możliwość powiększenia uzyskanego obrazu. Tabliczka znamionowa, jak wygląda, prawda? I gdzie jest umiejscowiona, wcześniej widzieliśmy. Numer silnika. W bazie danych znajduje się jeszcze taka opcja jak repliki silikonowe. Te repliki silikonowe są to jak gdyby wzorce oznaczeń numerowych nadwozia i silnika wykonane w specjalnej masie i zamieszczone w tej bazie i służą jako materiał porównawczy do badań identyfikacyjnych. Do tych poszczególnych elementów, które tutaj przedstawiłem, jest również możliwy dostęp, niekoniecznie z pozycji komory silnikowej, ale już bezpośrednio z ikony oznaczającej pole numerowe, prawda? I tutaj już widzimy, że ten numer jest zbliżenie, a możemy go jeszcze bardziej powiększyć i aż do momentu praktycznie uzyskania ziarna. Obrazy są tak wprowadzane, żeby można było powiększać co najmniej 10-krotnie rysunek, wzór pola numerowego, czy to pola numerowego nadwozia, czy pola numerowego silnika, czy też tabliczki znamionowej. W danym roczniku modelowym oznakowanie jest stałe, czyli technika wykonania oznaczenia jest stała i ona się nie zmienia. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich pojazdów do bazy. Wystarczy jeden egzemplarz przykładowy, prawda? Jeżeli się zmieni coś w oznakowaniu, wtedy my wprowadzamy taki model do bazy, zaznaczamy, z którego rocznika on pochodzi i można wtedy jak gdyby uzupełniająco obejrzeć, jak to wygląda. Tutaj jest numer silnika, prawda? I mniej więcej zbliżenie na pole numerowe silnika i już samo zbliżenie na konkretny numer tego silnika zainstalowanego w pojeździe. Tabliczka z oznaczeniem lakierowym, prawda, pozwala właśnie na szybką reakcję. Jej umiejscowienie to jest komora bagażnika we wnętrze koła zapasowego i to jest jej wygląd i tu jest nazwa lakieru i kod lakieru. No, pozwala nam stwierdzić, czy rzeczywiście po zapytaniu do producenta, czy pojazd ma oznakowania prawidłowe, czy nie i czy jest on rzeczywiście koloru zielonego. Zawężamy ilość poszukiwanych pojazdów. Tabliczka znamionowa i jej umiejscowienie, czyli jak gdyby powielenie fragmentu bazy już do rozmiaru takiego większego. No, Państwo widzą numer winowski, prawda? No, to są też dane dość istotne, dlatego że tutaj są zawarte
poszczególne oznaczenia ciężaru, prawda, nacisków osi, bo to różnie się kształtuje w różnych samochodach, prawda. Wersja tego pojazdu, która również umożliwia jak gdyby zweryfikowanie danych, czyli to, czy nadwozie jest typu sedan, czy to jest kombi, czy to jest hatchback, prawda, wszystko tutaj jest zakodowane. Chciałbym przedstawić może inne pojazdy, które tutaj znajdują się w naszej bazie. Może przedstawię tutaj samochód polskiej produkcji, czyli polskiego Fiata, a dokładniej Cinquecento. No jest bardzo chodliwym samochodem. Bardzo często zmienia właścicieli, zarówno legalnie, jak i nielegalnie. Jest widok pojazdu, prawda? I tutaj troszeczkę zmieniło nam się, dlatego że pojawiła się historia modelu. Jest tu dokument tekstowy. Jest zapisany w pliku wordowskim. Opisana jest historia, zastosowane w nim silniki, prawda? Podstawowym silnikiem był silnik 704 cm o mocy 23 kW. Silnik 903 cm3, który był mocniejszy, w związku z tym dla młodzieży bardziej jak gdyby pożądany, bo już można było rozwijać większe prędkości, prawda? No i cała historia powstawania samochodu w naszym kraju. No i jeszcze dodatkowa ikona kluczyki. Prowadzimy również badania oryginalności kluczy. Jest to związane również z kradzieżami pojazdów. Z reguły zwracają się o to firmy ubezpieczeniowe, którym obywatel zgłasza kradzież pojazdu. W związku z tym zobligowany jest on do zwrotu kompletu kluczy od pojazdu. Mamy również pojazdy, które produkowane są w Stanach Zjednoczonych. I takim przedstawicielem może być firma Chrysler, mająca swoją siedzibę w USA. Modeli mamy tutaj już kilka, prawda? I tu proszę zwrócić uwagę to, co mówiłem wcześniej, że jest kilka tych samych modeli. A wynika to z tego, że to są samochody z różnych roczników. W związku z tym ich wygląd z czasem zewnętrzny uległ zmianie. Znów zaczyna się od schematu pojazdu, gdzie są zaznaczone elementy umożliwiające identyfikację pojazdu, czyli tabliczka montażowa, numer VIN-owski i tabliczka federalna. Tabliczka federalna pochodzi z nazwy, która obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym my też żeśmy ją zaakceptowali. Tutaj już zbliżenie na komorę silnika i pokazanie już w konkretnym miejscu, gdzie znajduje się tabliczka znamionowa i numer VIN, prawda? My go nazywamy również VIN-em publicznym, dlatego że jest dostępny bez ingerencji w pojazd. Czyli pojazd może być spokojnie zaparkowany, można przejść obok, zobaczyć numer, spisać ten numer i zweryfikować ten numer. My akurat, nasze służby jeszcze nie dysponują takim systemem przenośnym komputerowym, który by umożliwiał bezpośrednio na parkingu stwierdzenie, jaki to pojazd, do kogo należy, jakie powinien mieć oznaczenia i czy one są prawidłowe, czy nie jest poszukiwany, jaki ma numer rejestracyjny i czy jest ubezpieczony. Tam w Stanach Zjednoczonych na podstawie tego numeru można te wszystkie dane w ciągu paru sekund uzyskać z komputera pokładowego zainstalowanego w pojeździe policyjnym. Tabliczka znamionowa, która znajduje się na pasie, jest w kolorze nadwozia, prawda? I w dolnej jej części, proszę Państwa, jest umieszczony numer VIN. Taki sam jak numer VIN publiczny umieszczony pod szybą. W małym takim okienku widać to przez przednią szybę. Tutaj dla takiej ciekawostki można zwrócić uwagę, jest znaczek firmy Chrysler wytłoczony pod literką G. Numer silnika, jest to akurat w tym przypadku odlew, jak Państwo widzicie, z innego pojazdu, ale tego samego rocznika. No nie zawsze się uda tak wykonać dokumentację pojazdu, żeby wszystko było z jednego pojazdu zamieszczone w bazie. W związku z tym staramy się dopasowywać oznaczenia do pojazdów, a w miarę możliwości, gdy mamy dostęp ponowny do pojazdu,
wykonać dalsze badania i podmienić zdjęcie, dlatego że baza jest bazą otwartą, umożliwia nam podmienianie zdjęć. Także to nie są zdjęcia na stałe przypisane do bazy, je można wyjąć i w to miejsce wstawić nowe, które będzie jak gdyby bardziej adekwatne, bardziej czytelne. I tabliczka montażowa i tabliczka federalna. Jest to tabliczka, jak gdyby nasza tabliczka znamionowa. Tutaj jest bardzo wiele informacji zawartych na tej tabliczce. Głównie i taki bardzo dokładny okres, data wyprodukowania pojazdu. 9-98 rok. Mimo, że w numerze winowskim jest rok modelowy wpisany, prawda? Ponieważ samochód był montowany w Kanadzie albo został wysłany do Kanady, na tabliczce znamionowej tej federalnej dostaje jak gdyby taki certyfikat kanadyjski, świadczący o tym, że ten pojazd miał styczność z Kanadą, że poruszał się po drogach Kanady. Jedynka oznaczałaby kraj wytworzenia, tutaj w tym przypadku jest to Stany Zjednoczone, w związku z tym liść klonu, prawda, określa, że ten pojazd ze Stanów Zjednoczonych został wyeksportowany do Kanady i tam po tamtych drogach się poruszał. Chciałbym tutaj pokazać analizę numeru VIN, a więc to, co jest zawarte w 17 znakach oznaczenia indykacyjnego pojazdu. Jest to okienko, taka plansza z 17 kratkami, w które wpisuje się numer VIN-owski. W tej chwili zakończyliśmy uaktualnianie bazy na 2002 rok. Ja wprowadzę samochód marki Skoda, Octavia. I w tej chwili program przeprowadza analizę numeru VIN, ponieważ tych numerów jest dość sporo, w związku z tym zajmuje to pewien czas, ale udało nam się to w miarę szybko przeprowadzić. Mamy już rozpisany numer VIN-owski. Pierwsze trzy oznaczają światowy znak producenta. Litera H, typ karoserii. W tym przypadku jest to samochód kombi w wykonaniu GLX, typ silnika zastosowanego i to jest silnik typu AGR. Wyposażenie dodatkowe, czyli dwie poduszki z przodu plus dwie poduszki boczne. Określenie już konkretnego modelu, a więc 1U, czyli Octavia. Cyfra kontrolna, pozwalająca na szybkie stwierdzenie przy pomocy tego programu, czy numer jest wykonany prawidłowo, czy nie. Pierwsi, którzy prowadzili tą cyfrę kontrolną, były Stany Zjednoczone i w ogóle na rynku amerykańskim obowiązuje ten system znakowania z cyfrą kontrolną. U nas w Europie cyfrę kontrolną wykorzystują producenci samochodów BMW, Skody, Saba, samochodów ciężarowych Volvo. Obowiązuje ten sam kod, w związku z tym nie ma problemu, zawsze można to szybciutko obliczyć. W dalszej kolejności mamy rok modelowy, czyli trójka oznacza nam 2003 rok. Zakład montażowy 2 w Mlada Bolesław i numer bieżący produkcyjny, który jest numerem jak gdyby już częścią indywidualną pojazdu. Owszem, można się zwrócić do producenta, żeby podał, w jakim zakresie te pojazdy zostały wyprodukowane. To jest widok analityczny, prawda? Możemy go pokazać w widoku jak gdyby takim troszeczkę w innym układzie, rozpisującym poszczególne segmenty, albo w widoku planszowym. To jest akurat prosta konstrukcja numeru, w związku z tym kombinacji występujących na tych miejscach jest niewiele, bo poszczególne elementy zostały już zapisane. I widzimy, że dane zostały zweryfikowane na dzień 1 stycznia 2002 roku. Numer VIN, który tutaj Państwu przedstawiłem, jego rozpisanie, jest poprawny. W przypadku
złego wprowadzenia, któraś z elementów zostanie zaznaczony kolorem czerwonym. Jak już wcześniej wspomniałem, cyfra kontrolna, która umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności wykonania numeru WIN, powoduje to, że przestępca, który dokonuje ingerencji w pole numerowe, pozostawia po sobie ślad. W związku z tym możemy bardzo szybko zorientować się, że pojazd ma przerobione oznaczenie identyfikacyjne, w związku z tym najprawdopodobniej pochodzi z kradzieży. Można powiedzieć, że nawet nie najprawdopodobniej, a na pewno pochodzi z kradzieży. Wspomniałem wcześniej o replikach silikonowych. Jest to specjalna masa plastyczna, dwuskładnikowa, która umożliwia nam zbieranie oznaczeń identyfikacyjnych, a następnie porównywanie ich z oznaczeniami występującymi na pojazdach badanych. I na przykład możemy wybrać Audi. I tu Państwo widzą odlew silikonowy numeru WIN i odlew silikonowy oznaczenia pola numerowego. Możemy powiększać to oznaczenie, obserwować, jaką metodą oznaczenie zostało wykonane. Tu w tym przypadku za pomocą numeratorów. Numer silnika został nabity w postaci matrycy punktów. Można zobaczyć, ile punktów znajduje się w poszczególnej cyfrze, jak te punkty są ułożone, jaki jest kształt, prawda? I jak wygląda, proszę Państwa, pole numerowe, jaką metodą jest w ogóle wykonane, jak jest obrabiane. Może tutaj akurat dokładnie tego nie widać, ale widoczne są ślady pochodzące od obróbki pola numerowego, lekkie łuki. Wynikają one z wcześniejszego przygotowania pola numerowego przez producenta. Z reguły stosowane są do tego obrabiarki, frezarki, które przed nabiciem numeru równają płaszczyznę pola numerowego, w związku z tym ślad obróbki mechanicznej pozostaje w tym polu. I jest to jak gdyby podstawa potem do identyfikacji, że pole jest oryginalne, pole zostało wykonane przez producenta, prawda? I na tym polu dopiero jest nanoszone oznaczenie właśnie w postaci matrycy punktów. Tutaj można przebierać i zobaczyć, że tu już jest pole numerowe na przykład z samochodu z silnikiem 1600, prawda? Typu CY, zostało wykonane, no już nie w postaci matrycy punktów, ale za pomocą numeratorów. Ten samochód ma swoje lata i w trakcie eksploatacji przechodził kilka przeglądów. Pole numerowe z czasem koroduje, w związku z tym uprawnieni diagności czyszczą te pole numerowe przy pomocy papieru ściernego, zacierając nasze ulubione ślady frezowania, prawda, które pozwalają nam jak gdyby stwierdzić, czy pole jest przygotowane fabrycznie, czy zostało spreparowane. Również możemy znaleźć tutaj tabliczki znamionowe, prawda, już samochodów starych. Tu jest Audi, NSU, to jeszcze stare czasy. Początek działalności firmy Audi, prawda, tabliczka znamionowa, no nie zachowała się, ale replika silikonowa zachowała się. Jest to tworzywo sztuczne, w związku z tym ono się nie starzeje, można je zginać, prawda. Proszę zwrócić uwagę, tutaj akurat na tym silikonie bardzo wyraźnie są przedstawione ślady frezowania pola numerowego. Widać łódeczkowe takie ślady pochodzące od narzędzia, które skrawało to pole numerowe. Ta baza silikonów jest właśnie pomocna do badań porównawczych i również zawiera poszczególne modele i marki od samochodu Alfa Romeo po samo Volvo, także to są odlewy, które są zbierane praktycznie z każdych badań do celów porównawczych. W bazie, zaznaczam, są odlewy oryginalnych pól numerowych. Tutaj nie występują silikony, które by pochodziły z pojazdów przerobionych. Publikacje z zakresu mechanoskopii, publikacje z zakresu badań identyfikacyjnych pojazdów,
publikacji z zakresu badania plomb, bo też to wchodzi w zakres badań, badania płyt CD, badania szkieł, badania identyfikacyjne drewna też prowadzimy. Z reguły może tutaj w Warszawie nie ma tego problemu, ale w województwach wschodnich, Zamojszczyzna, Suwałki, są to tereny bardzo mocno zalesione, w związku z tym tam ta kradzież drewna występuje. Tu publikacja jest, ktoś potrzebuje się zapoznać, ma możliwość się zapoznania. Narzędzia tnące, rejestracja wkładek, którą prowadzimy, no i tkanki, które, znaczy tkanka to są ślady, które występują na ciele człowieka, są to ślady zbrodni ciężkich, także tutaj też można to wszystko znaleźć. No i szyby samochodowe, prawda? Jak są znakowane wszystkie pojazdy? Z reguły producenci mają zapas 2-3 miesięczny, w związku z tym możemy w przybliżeniu powiedzieć, jaki jest rok modelowy i zweryfikować te wszystkie dane, które w trakcie badań są potrzebne. Nie jest to wyrocznie, dlatego że szybę bardzo szybko można wymienić. Może ona ulec również uszkodzeniu w trakcie eksploatacji pojazdów, także ona nie jest jak gdyby taką ostateczną wyrocznią w sprawie autentyczności badań pojazdów, ale jest pomocna do określenia rocznika, z jakiego ten pojazd może pochodzić. My zajmujemy się nadzorowaniem danych napływających z terenu, ich weryfikacją, żeby po prostu no, wszyscy mieli jednakowe dane, niezafałszowane dane i żeby one były podstawą rzeczywiście do rzetelnej pracy eksperta prowadzącego badania autentyczności pojazdów.